Zapisać liczbę 0,0000000003457 000 używając notacji naukowej. No to zacznijmy od przypomnienia, co to jest ta notacja naukowa. No to jest taki sposób przedstawiania liczb, że przedstawiamy liczbę w postaci dwóch czynników. Jakieś liczby a razy 10 do jakiejś potęgi, na przykład n. No i ta liczba a spełnia takie warunki, że jest większa lub równa 1, i mniejsza niż 10. Czyli inaczej mówiąc, ta liczba A ma tylko jedną niezerową cyfrę przed przecinkiem dziesiętnym. Wtedy ona automatycznie spełnia te nierówności. To jest równoważne. A mi, mi wygodniej tak na to patrzeć. Czyli w tym wypadku tutaj, no to jaka będzie ta liczba A? No, trzeba zobaczyć jaka jest pierwsza niezerowa cyfra tutaj w tym rozwinięciu dziesiętnym. Pierwsza niezerowa cyfra to jest trójka. Czyli zaczniemy od trójki. Potem postawimy przecinek, a za przecinkiem będziemy mieli kolejne cyfry, czyli czwórkę, piątkę i siódemkę. Czyli to jest ta liczba A, którą odczytałem tutaj patrząc na te cyfry, które zaczynają się od trójki, od pierwszej niezerowej cyfry w tym rozjęciu dziesiętnym. No i muszę to pomnożyć przez 10 do potęgi, no to jakiś wykładnik. Na razie nie wiem jaki. Zaraz się tym zajmiemy. To będzie jakiś wykładnik. No właśnie, jaki musi być ten wykładnik? Jaka musi być ta liczba N, którą tutaj napisałem. No, widzimy, że ta liczba jest dużo większa, ten czynnik, który tutaj mamy, jest dużo większy niż ta liczba, która jest w treści zadania. To jest liczba trzy z kawałkiem. A tutaj mamy 0 jakiś bardzo dużo zer i dopiero jakieś niezerowe cyfry, więc to jest bardzo mała liczba, dużo mniejsza od tej, którą tutaj napisałem. Czyli muszę pomnożyć przez czynnik, który sam jest bardzo mały. Czyli widać, że ten wykładnik będzie musiał być ujemny. Po to, żebyśmy tutaj mieli ujemną potęgę 10, czyli bardzo małą liczbę. Może ja napiszę przykład, o co mi chodzi. Jak mnożymy na przykład 1,0 razy 10, no to mnożenie przez 10 do potęgi pierwszej spowoduje, że tu będzie mieli po prostu 10. Piszę ten przecinek po to, żeby pokazać, że mnożenie przez potęgi 10 odpowiada przesuwaniu przecinka. Tutaj ten przecinek się przesunął z tego miejsca w to miejsce, czyli się przesunął o jedno miejsce w prawo. No właśnie, jak mamy. 1,0 razy 10 do potęgi zerowej. Wiadomo, że 10 do zerowej to jest 1, czyli to jest po prostu 1,0. Tutaj się przeci przecinek nie przesunął w ogóle. No jak pomnożymy przez ujemną potęgę 10, przez minus pierwszą, no to 10 do minus pierwszej to jest 1 dziesiąta. 1 dziesiąta w, zapis w zapisie dziesiętnym, 1 razy 1 dziesiąta to będzie po prostu 0,1. Czyli widzimy, że tutaj ten przecinek stąd przesunął się tutaj po pomnożeniu przez minus... Przez 10 do minus pierwszej, czyli przesunął się o jedno miejsce w lewą stronę. Czyli mnożenie przez 10 odpowiada przesuwaniu przecinka w prawą stronę, a mnożenie przez 10 do minus pierwszej przez jedną dziesiątą, czyli dzielenie przez 10, odpowiada przesuwaniu przecinka w lewą stronę. No i oczywiście, jak pomnożymy przez 10 do minus drugiej, to znaczy, że pomnożymy przez jedną setną, 1 przez 10 do drugiej. No to dostaniemy jedną setną, która w zapisie 10 wygląda tak. No i widzimy, że tutaj ten przecinek przesunął się w lewą stronę o dwa miejsca. Czyli widzimy, że ten wykładnik będzie ujemny, dlatego że ten przecinek, który tutaj mamy, stąd musi przewędrować w to miejsce. Tylko trzeba policzyć, o ile miejsc musi się przesunąć. No to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 miejsc musi się przesunąć. Czyli ten wykładnik to będzie minus 10 tutaj. Jak pomnożę przez 10 do minus 10, to przecinek przesunie się o 10 miejsc w lewo i ta liczba stanie się tą liczbą, od której tutaj zaczęliśmy. Znaczy po wykonaniu tego mnożenia i zapisaniu tego w postaci dziesiętnej dostaniemy taką liczbę, jaka jest treści zadania. Czyli odpowiedź może napisać jeszcze raz, bo tutaj trochę zamazałem, jest taka, że to jest 3,457 razy 10 do minus 10. Czyli, tak jak mówiłem, zapisujemy liczbę w postaci takich dwóch czynników. Jeden czynnik, który spełnia te nierówności, na no drugi czynnik jest potęgą 10. No i ten wykładnik dobieramy w ten sposób, żeby po wymnożeniu dostać tę liczbę, od której zaczęliśmy. No i tutaj musimy policzyć, o ile miejsc musimy przesunąć ten przecinek. W tym wypadku w lewo, dlatego wykładnik jest ujemny. Przesunęliśmy go o 10 miejsc. Inaczej można też na to tak popatrzeć, że patrzymy na którym miejscu po przecinku znajduje się ta pierwsza niezerowa cyfra, w tym wypadku trójka. Ona się znajduje na miejscu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na dziesiątym miejscu. Czyli na dziesiątym miejscu po przecinku znajduje się pierwsza niezerowa cyfra, dlatego wykładnik jest minus 10 w tym wypadku. No i ta notacja jest, jak widać, dużo wygodniejsza do zapisywania takich bardzo małych, jak również bardzo dużych liczb. I ona też ułatwia wykonywanie na nich działań algebraicznych. No i ona się pojawia nie tylko w publikacjach naukowych, ale w wielu innych miejscach, na przykład w Wikipedii. Jak się podaje parametry nie wiem, wielkości planet, odległości w kosmosie itd., to wygodniej jest używać tej notacji niż zapisywać liczby z użyciem bardzo wielu zer, czy przed przecinkiem, czy za przecinkiem.